dobry, witajcie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić takie oto świece. Do wykonania naszej świecy będzie potrzebny oczywiście słoik, knot, klej na gorąco, parafina, zapach, barwnik, patyczki do szaszłyków i garnek z gorącą wodą. Zaczynamy od kropelki kleju na spód knota. Trzeba go chwilę przytrzymać, żeby klej zastygnął. Od razu drugi. Zaczynamy z właściwym robieniem świecy. Wkładam do gorącej kąpieli nasze naczynko z parafiną. Daję od razu kilka kropel olejku eterycznego. I odrobinę barwnika. Za jakiś czas musimy zamieszać naszą parafinę. Ja tego widelczyka używam tylko do robienia świec. Już prawie stopiła się nasza parafina, ale widzę, że jeszcze troszkę mało jej będzie, dlatego sobie trochę dosypię. Czuć piękny zapach magnolii, bo taki olejek dawałam do środka. I już za chwilę będziemy naszą świecę nalewać do słoiczka. Mamy już roztopioną świecę, powoli nalewamy do słoika. I nasz knot będzie opadał, dlatego potrzebowaliśmy patyczków do szaszłyka. Jak świeca zastygnie, można spokojnie zdjąć, wtedy będzie się już knot trzymał. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym filmie.